Nazywam się Maksymilian. A ja nazywam się Linus. Chcieliśmy wam przedstawić historię naszego prapradziadka. Ale od początku. Wzięliśmy udział w konkursie historycznym Niezwyciężeni 1918 do 2018. Pokolenie niepodległe. Już podczas przeglądania listy kawalerów Krzyża Niepodległości natknęliśmy się na naszych licznych krewnych. Wśród nich był nasz prapradziadek Stanisław Polatyński. Kuzyn babci, Wojciech, przekazał nam zdjęcie jego odznaczeń oraz legitymacji Krzyża Niepodległości. Postanowiliśmy zapytać naszych krewnych o bardziej szczegółowe informacje o nim. Z naszego drzewa genealogicznego wiedzieliśmy, że Stanisław Polatyński urodził się jesienią 1895 roku w Kaliszu jako syn Marii i Władysława. Jego starszy brat był jego kompanem wojennym i także, co ciekawe, otrzymał Krzyż Niepodległości. Dzień rodzinnego mama wybrała wszystkie jego zdjęcia. Babcia Ela opowiedziała nam historię swojego dziadka, którą znała z przekazów rodziny. Dowiedzieliśmy się, że nasz prapradziadek wcześniej stracił rodziców i zdał rosyjską maturę. W 1914 roku obaj bracia zostali powołani do armii księcia Janusza Radziwiła, skąd za jego cichą zgodą uciekli do formujących się legionów. Stanisław Polatyński był żołnierzem pierwszej brygady i otrzymał odznakę za wierną służbę. Z tego okresu pochodzi zdjęcie wykonane w Sobiborze w kwietniu 1915. W trakcie walk był wielokrotnie ranny. Po 1916 roku należał do Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej. Po traktacie brzeskim w lutym 1918 roku został wraz z bratem internowany i osadzony w obozie Marmos-Siget. Po powrocie z obozu udał się do Lwowa. W listopadzie 1918 roku brał udział w obronie miasta, za co dostał Krzyż Obrony Lwowa z mieczami. Później uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej i otrzymał odznakę honorową Orlęta. Jesienią 1919 poślubił Wandę Niżankowską i został skierowany na front wojny polsko-bolszewickiej. Został ciężko ranny i do końca życia chodził o las. Po wojnie zamieszkał we Lwowie. Pracował jako ilustrator czasopism legionowych, a także projektant kilimów dla tkalni w Glinianach koło Lwowa. Wakacje rodzina spędzała w Siankach w Bieszczadach. W czasie II wojny światowej był łącznikiem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Został aresztowany przez NKWD w styczniu 1945 roku i zesłany do łagrów w Donbasie. Ciężko chory powrócił w jesieni 1945 roku do Jarosławia, gdzie przenieśli się ze Lwowa teściowie jego córki. Jesteśmy w Krakowie. To tutaj nasz prapradziadek spędził ostatnie lata życia. Zmarł w sierpniu 1949 roku. Znajdujemy się na cmentarzu Rakowickim i zmierzamy do jego grobu.